Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy uruchomił nabór wniosków dla tych, którzy chcą się dokształcić, przeszkolić lub przekwalifikować. Każdego roku minister rodziny, pracy i polityki społecznej określa priorytety, według których prowadzona jest kwalifikacja na szkolenia. W 2019 jest 6 takich priorytetów. Osoby po 45 roku życia mogą kształcić się w tym roku. Osoby, które pracowały, mają udokumentowane 15 lat pracy w trudnych warunkach. W tym roku środki KFS-u są dedykowane dla nauczycieli, ze szczególnym takim tutaj zaznaczeniem instruktorów praktycznej nauki zawodów. Mogą kształcić się również osoby, które nie posiadają świadectwa dojrzałości. W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego Legnicki Urząd może wydać 900 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o pracodawców, to jest określone ustawą. Maksymalna kwota, o którą mogą się starać, to jest 300% przeciętnego wynagrodzenia. Jeżeli chodzi o pracodawców, którzy są mikroprzedsiębiorcami, czyli zatrudniają do 10 osób, wówczas mogą otrzymać 100% dofinansowania danego szkolenia. Pracodawcy, którzy już nie są tymi mikroprzedsiębiorcami, wówczas ponoszą 20%, a tak jakby w ramach KFS-u 80%. Rok temu z takiej dotacji na szkolenia w ramach KFS skorzystało 300 osób.